wszędzie, nie? Tylko wtedy te influencerki się zmienią. Bo to, co kurwa zrobiła Versov, że ja wam pokażę. Wyszło, że ona skopiowała logo, nie? I tak dalej. A patrzcie, kurwa, ta dziewczyna, zero kurwa skruchy. Zero jakiejkolwiek skruchy. Ja na przykład byłem przekonany, że ona dzisiaj wrzuci film, że się odnosi do tego. Bo nagrała wczoraj coś takiego. A, ona usunęła to, usunęła. Ja mam zgrane. A nie, tutaj jest, dobra. Patrzcie, jest drama, nie? Laska skopiowała komuś logo i tak dalej, a ona, patrzcie, uśmiechnięta i tak. Tutaj dogrywam dźwięk do filmu i ogarniam film na jutro, który leci o 14, także musicie koniecznie to zobaczyć, bo będzie film taki, jakiego jeszcze nie było na moim kanale i się mega z niego cieszę. Także koniecznie musicie mieć. Ona ma wypierdolony, ukradła mi chuj, mogę? Co, bogatemu zabronisz? Wyjebane mam. Ona wrzuca film, myślałem, że będzie wrzucała odniesienie, a ona dzisiaj wrzuca kurwa film, że ona sobie nurkuje. Ona wrzuca film, sobie nurkuje. Moja robota jest kurwa bez sensu. Totalnie bez sensu. Bo oni mają w piździe widzów i mają totalnie w dupie. Odjebali coś, wyszło na jaw i chuj, karawana jedzie dalej. To jest niepoważne, to jest niepoważne. W chuj to jest niepoważne. Według mnie. Bo wystarczy przeczytać ten... oni się śmieją w twarz. Oni się kurwa śmieją w twarz. I powiem wam tak, znacie mnie na tyle już. Czy takie śmianie w twarz myślicie, że im wyjdzie na dobre? Eskalacja. To jest kurwa jedyne, co się może wydarzyć. Na tym Twitterze, nie? No... Freeze. Okej, na początku to było śmieszne, ale później myślałem, że oni się jakoś tam odniosą. Wiecie, jest film, że coś tutaj macie udowodnione, a ziomek pisze zazdro tego wulkanu w tle. I to jest całe odniesienie do sytuacji. I chuj, że wyjebane, karawana jedzie dalej. Mówię wam, powołamy galaktyczne Imperium Watachańskie. I będziemy robić, bo wiecie, ja wam powiem coś ciekawego, nie? Versov ma wyjebane, jeśli chodzi o kanał YouTube. Tutaj są komentarze negatywne, ona ich nie usuwa. Masz rację, trzeba zrobić Discord i dojeżdżać. Tak, tak. Ale na Instagramie ona usuwa komentarze. Ona jakoś bardzo dba o ten Instagram. Żeby na Instagramie tam kompletnie nie było nic złego. Bo wiecie dlaczego? Bo z markami współpracuje na Instagramie. Z markami. I jakby stworzyć właśnie taką grupę, że będziemy po prostu, to nie może być tak, że wiecie, jest nagrany film i koniec. I jakby myślimy, no chuj, każdy popełnia błąd, karawana jedzie dalej. I te influencerki, no chuj, dzisiaj reklamowałem taki skam, jutro będę, za 2 tygodnie będę reklamowała inny, trochę popierdolą, później sobie znowu zarobię z czegoś. No nie może tak być. One muszą odczuć jakąkolwiek konsekwencję. Bo inaczej będziemy wszyscy... To jest kurwa też dla dobra internetu polskiego, bo to w Polsce chyba tylko takie się kurwa dzieją. Jak są dramy jakieś w Stanach, to oni kurwa nagrywają tłumaczenia, bo oni realnie tracą widzów na dramach, a w Polsce czegoś takiego nie ma. Trzeba stworzyć watachańskiego Discorda. Ja nie wiem, jak się tworzy watachańskiego Discorda. Ja jestem boomerem. Usunęła zdjęcie montażysty, tak, ale chodzi o to, że usuwała w ogóle komentarze pod tym... cóż, ja nie wiem. Dobra, zobaczmy w ogóle ten film. Wiecie, laska złapana na kopiowaniu, na okradaniu jakiegoś tam... O, tutaj. I chuj, i chuj. I chuj, chuj dziadzie z lasu. Co mi zrobisz? Dziś czas pożegnania. Początek był dobry, początek był obiecujący. Ponieważ wyjeżdżam na jedną noc. Jak widzicie po tytule, dzisiaj spędzam dzień pod wodą. Hello, how are you? I am under the water. Ty też będziesz miał przytulaski. Że armię troli, to nie będzie armia troli, to wszystko będzie jakby z jakiegoś danego powodu. Nie będzie armia troli jakaś randomowa najeżdżała cholera wie kogo, tylko jeżeli jakaś influencerka albo influencer będzie reklamował scam, to trzeba będzie zrobić tak, żeby on odczuł tego konsekwencje, nie? Że się widzowie i internet na coś takiego nie zgadza.
A nie, że on. Bo w tym momencie. Ej, poczekajcie. Padł mi ten. O, już jest internet. Jakiś miły problem z internetem. Bo w tym momencie jest tak, że Revo na przykład wrzuca film, że jakaś influencerka reklamowała scam. U Rewa wszyscy mówią, no, no, bardzo się źle zachowała, a u tej influencerki w ogóle nie widać niczego. Ani tam nie ma jakiejkolwiek krytyki, nic. I te influencerki kiedyś się przejmowały, ale teraz to sobie patrzą i mówią, a, w sumie chuj, se popierdolił jakiś tam Rewo, popierdolił sobie Wardenga, popierdolił sobie Boksel czy tam Konopski i karawana jedzie dalej. Ja uważam, że tak nie powinno być. Może kipa uważa, że milczenie jest złotem. Pożegnania. Ze mną czas pożegnania nie jest najgorszy, tak? Bez. Ze mną to się cieszy, jak się żegnasz. Nie. Nie utop się. Ponieważ dzisiaj jadę do największego, najgłębszego basenu w Polsce. Dzięki, Aurelione. Będę spędzać noc pod wodą. A co to oznacza w praktyce? Tego dowiecie się już za chwilę. Ale najpierw zabieram was ze sobą w małą podróż, ponieważ czeka nas 3 godziny drogi, żeby dojechać na miejsce. No i nasze brzuchy też są głodne, więc najpierw pojedę coś zjeść. No i pokażę wam, jak spędzam czas w dzisiejszym dniu. A jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby się nie z każdym filmem i żeby nic... Uf, została złapana na tym, na kradzieży i chuj, dajcie łapkę w górę. To jest kurwa typiara. Was nie ominę. Sama w to nie wierzę. Sama w to nie wierzę. A jak się czujesz, jak będziesz dzisiaj nurkował, bo nurkował?